Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Pracownicze plany kapitałowe uzupełnią trzeci filar emerytalny. Już niedługo pracodawcy będą musieli tworzyć je dla wszystkich pracowników. Pracownicy z kolei będą mieli możliwość rezygnacji z takiej formy oszczędzania, jeżeli tak zadecydują. Przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych wchodzą w życie w połowie 2019 roku. W pierwszej kolejności zastosują je duże firmy, a więc takie, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Plusem tego programu jest to, że z jednej strony pracownik może dobrowolnie odkładać część swojego wynagrodzenia na takim funduszu, ale też jest istotna tutaj strona pracodawcy, ponieważ on również może tutaj swoją składkę do tego dołożyć, maksymalnie do 4% wynagrodzenia. Pracownicze plany kapitałowe to kolejny prospołeczny program rządu, który ma przyczynić się do bezpieczeństwa finansowego rodzin. Dzięki regularnemu oszczędzaniu emerytury Polaków w przyszłości mają być wyższe. Ten program ma wzmocnić emerytury, jest programem dobrowolnym, a jednocześnie ze wsparciem państwa i pracodawcy, więc taki wspólny program, na którego składają się wszystkie trzy grupy. Minimalna kwota, jaką do PPK wpłaci państwo, to 240 zł. Gromadzone pieniądze będą już po opodatkowaniu. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma objąć 11 milionów Polaków. Te wszystkie środki są dziedziczone. Nie tak jak dotychczas, że oszczędzaliśmy czy odkładaliśmy na ten nasz symboliczny ZUS i to nigdy nie było już, nie przechodziło w ręce rodziny, jeżeli ktoś umarł wcześniej czy tak dalej. Więc to jest jakby taka forma oszczędzania, a przy okazji też nam troszeczkę pomoże w przyszłości w emeryturze. Po osiągnięciu 60 roku życia oszczędzający będzie mógł wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK. Jeśli jednak od razu wypłaci 100% zgromadzonej kwoty, zostanie ona obłożona podatkiem od zysków kapitałowych. Prawo i Sprawiedliwość ucina spekulacje w sprawie wcześniejszych wyborów. W taki scenariusz nie do końca wierzy też opozycja, dla której takie rozwiązanie nie byłoby korzystne. Plotki dotyczące wcześniejszych wyborów krążą od kilku tygodni. Do automatycznego skrócenia kadencji Sejmu mogłoby doprowadzić zablokowanie prac nad nowym budżetem. To niemożliwe, zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mamy do czynienia z taką sytuacją dosyć typową w polskiej polityce, kiedy pojawia się jakaś niepotwierdzona, żeby nie powiedzieć wyssana z palca informacja, którą później powielają różni komentatorzy, media, publicyści. No, my wielokrotnie dementowaliśmy te informacje. W plotki o samorozwiązaniu parlamentu nie wierzy Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Każdy dzień skracający niszczenie Polski przez PiS to dobry pomysł, ale Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na wcześniejsze wybory. Raczej będzie starał się w tym roku rozdawać pieniądze na prawo i lewo, budować nieprawdziwy obraz PiS-u. Według sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej 42% badanych uważa, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma większość w Sejmie po wyborach parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość ma dużą szansę na zwycięstwo, ale nie wiadomo, czy będzie rządzić samodzielnie, mówi Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Jest małe prawdopodobieństwo, że wygra je z taką samą przewagą i będzie mogło sprawować rządy samodzielnie, tak jak było to w poprzednich wyborach. Dlatego Zjednoczona Prawica powinna budować zdolność koalicyjną. Nie służy temu jednak polaryzacja społeczeństwa, mówi europoseł Marek Jurek z Prawicy RP. Jeżeli oni będą prowadzić politykę polaryzacji, tylko my, dwie tezy, tylko my i albo oni, albo my, no to jest taka gra polską, to jest hazard, który rzeczywiście gra na rzecz liberalnej opozycji, bo wzmacnia ich szanse ponad poparcie społeczne, jakim dysponują. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada walkę o każdy głos i wielką ofensywę programową. Na przełomie stycznia i lutego premier ma przedstawić nowe propozycje oparte na trzech filarach. To Europa, wyższe płace, wyższe wynagrodzenia i modernizacja Polski, unowocześnianie Polski. Zjednoczona Prawica do tej pory przedstawiała ofertę głównie dla wyborców niezamożnych. Teraz powinna zadbać o klasę średnią, mówi politolog dr Grzegorz Piątkowski. To właśnie ta część społeczeństwa tworzy realne bogactwo. Ta część społeczeństwa, między innymi mali i średni przedsiębiorcy, dają najwięcej miejsc pracy, największe wpływy do budżetu, są najistotniejszym rdzeniem, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze.
Tymczasem opozycja, która dąży do zjednoczenia, ma kolejny problem. Jej zwolennicy nie chcą, by premierem został lider Platformy Grzegorz Schetyna. Woleliby na tym stanowisku przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pokazuje jałowość polityki Grzegorza Schetyny, który po pierwsze nie kojarzy się nawet zwolennikom opozycji z poważną osobą, która może sprawować poważne funkcje w państwie. Podkreśla senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Grzegorza Schetynę w sondażu pokonali też Paweł Kukiz oraz Robert Biedroń. Miniona noc nie należała do spokojnych. Silne wiatry na północy Polski oraz intensywne opady śniegu na południu dały się we znaki mieszkańcom naszego kraju. Silny wiatr chwilami przekraczający 100 km na godzinę dał się szczególnie we znaki mieszkańcom Pomorza. Tam straż pożarna musiała interweniować blisko 300 razy. Wczoraj wieczorem prądu nie miało 4000 odbiorców. Niespokojnie było także na morzu. Silny wiatr wywołał sztorm na Bałtyku. W Gdańsku i Sopocie podjęto decyzję o zamknięciu portów i molo. W trzech województwach woda przekroczyła stany alarmowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne. Poziom wody w rzece Elbląg w Elblągu przekroczył stan alarmowy o 42 cm. Na południu Polski intensywne opady śniegu utrudniały kierowcom powroty do domów. W niektórych miejscach nawet pługi i posypywarki utknęły w korku. Niespokojnie było także w górach. W rejonie Doliny Roztoki w Tatrach zeszła lawina. Ratowników poinformowano, że w tej okolicy wcześniej widziano turystów. Teren sprawdzono przy użyciu sondy. W akcji wzięły udział także specjalnie wytresowane psy. Pod śniegiem nikogo nie znaleziono. Od dziś wiatr będzie już zdecydowanie słabszy. Kolejne dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia. To już jest 37 osób od 1 listopada, od początku sezonu. Więc warto po raz kolejny przypomnieć, żebyśmy zwracali uwagę na osoby, które są wokół nas. Jeżeli widzimy jakieś osoby, które mogą potrzebować pomocy, czy to na ulicy, czy wiemy, że przebywają gdzieś w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, możemy pomóc dzwoniąc po prostu pod numer alarmowy 112. Jednak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nawet przejściowo marznącego deszczu powodującego gołoleć jeszcze z nami zostaną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, zwracajmy uwagę na swoje bezpieczeństwo i na bezpieczeństwo innych, tym bardziej teraz, kiedy mamy taką aurę, a do tego minusowe temperatury. W godzinach około południowych wiatr powoli zacznie słabnąć, ale nadal w ciągu dnia pozostaje porywisty. Dopiero z nocy z 3 na 4 kierunek wiatru zmieni się na zachodni i wtedy prędkość zdecydowanie osłabi. Początek nowego roku jest okazją do powierzenia swojego życia wybranemu świętemu. Możliwość do tego stwarza akcja wyboru patrona roku organizowana przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tradycja wyboru patrona roku jest pielęgnowana w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia od lat. Właśnie tą tradycją, której ślad pozostawiła w dzienniczku siostra Faustyna, dzielimy się nie tylko już z ludźmi, którzy są w grupie na Facebooku, czy z apostołami Bożego Miłosierdzia, ale z internautami. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku wzięło w niej udział 250 tysięcy ludzi. Z kolei w tym, w pierwszej dobie, losowało już 30 tysięcy osób. Ludzie chcą mieć kogoś, kto będzie im towarzyszył w codzienności, kogoś z nieba. Chcą mieć jakiś taki znak, że mają patrona, że ten patron się nimi opiekuje, to im sprawia ogromną radość, co wyrażają w różnych mailach i świadectwach i to nas też ogromnie buduje. Ale wraz z patronem losują także praktykę miłosierdzia i przesłanie z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Wybór patrona roku jest bardzo prosty. Na stronie faustyna.pl w 7 językach udostępnione są formularze. Na polskiej stronie wypełniamy ten formularz, wybieramy numer od 1 do 200, na stronach zagranicznych od 1 do 100 i po prostu losujemy. Przychodzi od razu na stronę wiadomość, jakiego mamy patrona, jaką mamy praktykę miłosierdzia, jakie mamy przesłanie z dzienniczka siostry Faustyny. Losowani są zarówno patroni z Polski, jak i z całego świata. Wśród nich jest także Jezus Miłosierny, Matka Najświętsza oraz Trójca Święta. Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem mówi o konieczności zakończenia wojny w Syrii. Tymczasem prezydent Turcji grozi operacją wojskową na północy Syrii. To tereny zajęte przez syryjskie siły demokratyczne dowodzone przez Kurdów.
Do rozmowy telefonicznej przywódców Francji i Rosji Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem doszło 2 tygodnie po niespodziewanej decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu z Syrii 2000 amerykańskich żołnierzy. Swoją decyzję Trump uzasadnił koniecznością zaprzestania przelewu krwi amerykańskich żołnierzy. Teraz o konieczności zakończenia wojny mówi prezydent Francji. Emmanuel Macron chce, by w Syrii doszło do wiarygodnych zmian w konstytucji i wolnych oraz bezstronnych wyborów pod nadzorem ONZ. Tymczasem, jak podkreśla wielu ekspertów, po decyzji prezydenta Trumpa pozycja Rosji znacznie wzmocni się w tym regionie. Wzmocni się także Iran, który tu też rozgrywa swoje interesy. Do zaostrzenia stosunków może dojść także z Turcją. Prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdoğan już zapowiedział działania wojskowe w północnej Syrii. To tereny zajęte przez syryjskie siły demokratyczne dowodzone przez Kurdów. Wojna w Syrii trwa od 2011 roku. Początkowy konflikt między opozycją a siłami rządowymi przerodził się w konflikt wielopoziomowy. Syria stała się areną walk tzw. państwa islamskiego, Kurdów walczących o swoje państwo, starć między wpływami Iranu i Arabii Saudyjskiej oraz Rosji i Stanów Zjednoczonych. W konflikt angażuje się także Izrael. Czy uda się zakończyć krwawy i wyniszczający konflikt w Jemenie? Obydwie strony konfliktu, ruch opozycyjny Huti i rząd, zgodziły się na wstrzymanie ognia w prowincji Al-Hudaida i wycofanie swych sił z portu i miasta. Ma to umożliwić otwarcie korytarza z pomocą humanitarną. Ta wojna to kolejna odsłona rywalizacji o hegemonię w regionie i świecie islamu między Arabią Saudyjską a Iranem. Saudyjczycy wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także Izraelem i Stanami Zjednoczonymi wspierają rząd Jemenu. Irakijczycy oraz inne państwa szyickie udzielają poparcia opozycyjnemu ruchowi Huti. Ten konflikt międzypaństwowy boleśnie dotyka mieszkańców Jemenu. Kraj jest w ruinie, interesy mocarstw są okupione dramatem ludzkości cywilnej. 3/4 mieszkańców kraju, czyli 22 miliony ludzi, potrzebuje pomocy humanitarnej. Cierpimy w tym kraju, nie mamy pracy, jesteśmy zależni od pomocy rozdawanej przez agencje. Ta wojna zniszczyła wszystko na swojej drodze. Obecnie rebelianci Huti przegrupowują siły w strategicznym portowym mieście Al-Hudaida. Są strony, które nie chcą, aby wojna się skończyła i które szukają sposobów, aby zignorować porozumienie o zawieszeniu broni. Jesteśmy zaangażowani w osiągnięte porozumienie jako wstęp do osiągnięcia pełnego pokoju, uczciwego i sprawiedliwego pokoju. Mówi jeden z bojowników Huti. Podczas rozmów pokojowych w Szwecji pod auspicjami ONZ zawarto porozumienie o zawieszeniu broni w mieście. Huti i rząd zgodziły się na wstrzymanie ognia w prowincji Al-Hudaida i wycofanie swych sił z portu i miasta, co umożliwiłoby otwarcie korytarza z pomocą humanitarną. Ten rozejm jest przestrzegany z różnym skutkiem, to znaczy walki się nadal toczą z mniejszą nieco intensywnością. Także on nie spowodował całkowitego ustania tych walk, ale ich ograniczenie na tyle, że możliwe stało się dostarczenie tam pomocy humanitarnej. Mówi dr Jarosław Jarząbek. Ekspert wskazuje, że rozejm jest kruchy i łatwo może zostać zerwany. Zgodnie z porozumieniem do Hudaidy ma być wysłany zespół monitorujący, który będzie nadzorował przebieg procesu pokojowego w mieście. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i zachodzie wyż, nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, niże z frontami atmosferycznymi. Do naszego kraju napływa zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś na wschodzie i w centrum Europy zachmurzenie duże i umiarkowane. W Wiedniu opady deszczu, a w Moskwie śnieg. Na zachodzie i południu Europy pogodnie. Najchłodniej w naszej stolicy -2 stopnie, a najcieplej w Atenach i w Madrycie 11. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na przeważającym obszarze kraju opady śniegu.
W północnych rejonach możliwe przejaśnienia. Na słońce mogą liczyć mieszkańcy Olsztyna i Szczecina. Termometry wskażą od minus 3 stopni na wschodzie do 1 stopnia na zachodzie kraju. Wieje silny, okresami porywisty wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, barometry wskazują 1024 hektopaskale. I zapraszam na przegląd regionów.